Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Siarto w wywiadzie dla prorządowego magazynu Maziar Nemzet stwierdził, że jeśli Ukraina nie wycofa się ze swojej polityki względem mniejszości narodowych, to wówczas ograniczy zdolność rządu węgierskiego do udzielenia jej wsparcia w razie potencjalnej wojny. Z Rosją. Spór, który Węgry i Ukraina toczą, jeśli chodzi o prawa mniejszości, no przybrał bardzo mocno na sile od chwili, kiedy Parlament Ukraiński przyjął w 2017 roku ustawę zatytułowaną O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego. Zdaniem polityków w Budapeszcie ta ustawa ogranicza prawa Węgierskiej mniejszości etnicznej na Ukrainie, skupionej przede wszystkim w obwodzie zakarpackim, do nauczania w języku węgierskim. Jeśli chodzi o liczbę etnicznych Węgrów na Ukrainie, z których większość mieszka, tak jak powiedziałem, w obwodzie zakarpackim, to szacuje się ją na przedział między 130 a 140 tysięcy osób. Warto tutaj wspomnieć, że od chwili przyjęcia przez Parlament Ukraiński wspomnianej już ustawy, Węgry blokowały współpracę i prowadzenie rozmów między Ukrainą a Sojuszem Północnoatlantyckim. To oczywiście w sposób bardzo istotny, ta ustawa zaważyła na polityce Węgrów wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście rozszerzenia NATO na, na wschód. I tutaj mamy do czynienia z po prostu, moim zdaniem, polityką realną Węgier. Wykorzystywaniem sytuacji do nacisku na. Na Kijów, tak aby właśnie wywalczyć jak najwięcej praw dla mniejszości, mniejszości węgierskiej, dla nauczania w języku węgierskim w szkołach na Zakarpaciu. Jeśli chodzi o oficjalne dane, to na Ukrainie funkcjonuje 71 szkół węgierskich, w których uczy się około 16 tysięcy uczniów. To są oficjalne dane ukraińskie, natomiast mniejszość węgierska na Zakarpaciu szacuje liczbę szkół na 107. Warto także wspomnieć, że od połowy lat 90. w Berechowie działa także uczelnia, działa także szkoła wyższa, prywatna, która nosi nazwę Wyższa Szkoła Zakarpackich Węgrów, imienia Ferenca II Rakoczego. Ma ona zresztą prawa do, do nauczania na, na drugim stopniu, czyli wydaje dyplomy, dyplomy magistra, studiuje tam ponad 1000 osób. 100 Osób. Jeśli chodzi o cały ten spór, który wyrzutuje na relacje węgiersko-ukraińskie, no to można powiedzieć, że ostatnie lata to zdecydowanie największy kryzys od 1991 roku. Warto jednak pamiętać, że te spory na tle praw mniejszości do edukacji są znacznie, znacznie starsze. Powodem były m.in. innymi programy nauczania języka ukraińskiego, który, które Węgrzy uznawali za niedostosowane do potrzeb młodzieży węgierskiej. Także warto tutaj wspomnieć o działaniach Budapesztu związanych z nowelizacją ustawy o obywatelstwie węgierskim, która umożliwiała uzyskanie. Obywatelstwa w uproszczonej procedurze. Ta nowelizacja miała miejsce w roku 2010. No i to węgierskie obywatelstwo i czynne prawo wyborcze mogło uzyskać na tych nowych uproszczonych zasadach kilkanaście tysięcy Węgrów zamieszkujących właśnie Ukrainę. Do, tych, do tego zwiększenia napięć w stosunkach między Budapesztem a Kijowem także przyczyniły się powołanie chociażby przez Węgry latem 2018 roku pełnomocnika ministra do spraw rozwoju Zakarpacia, czy też ukraińska decyzja o odtworzeniu garnizonu wojskowego w Berechowie, no, czyli najważniejszym ośrodku kultury węgierskiej na Zakarpaciu. Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnie z bardzo takim chłodnym realizmem realizuje konsekwentnie węgierską rację stanu i to trzeba podkreślić. Pre, tutaj minister CR to bardzo wyraźnie powiedział, że w kontekście sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschodniej zakomunikował z partnerom Węgier, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim, że jeśli Ukraińcy nie wycofają się ze swojej polityki względem mniejszości węgierskiej, no to wówczas dojdzie, do, dojdzie właśnie do przeciwdziałania temu ze strony rządu węgierskiego, czyli tak naprawdę do braku jakiegokolwiek wsparcia Ukrainie, nawet gdyby doszło do tego gorącego konfliktu, pełnoskalowego konfliktu z Federacją Rosyjską. I tu niewątpliwie także bardzo silnie wybrzmiewa to nastawienie na kwestie dialogu. Również tutaj minister Sijarto podkreślił, że kwestia negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską jest kluczowa i nie ma alternatywy dla dialogu. Warto nakreślić nieco szersze tło tej wypowiedzi ministra Siarto, ponieważ moim zdaniem jest ona kluczowa w kontekście planowanej wizyty w Moskwie premiera Węgier Viktora Orbana. W tym miesiącu Peter Siarto poinformował, że ta wizyta premiera Orbana w Moskwie jest planowana na 1 lutego. Jeśli chodzi o agendę rozmów, to mają się tam znaleźć m.in. kwestie rozbudowy elektrowni jądrowej, czy też rozszerzenie umowy na dostawy gazu. Natomiast w mojej opinii, ja uważam, że jedną z takich podstawowych, bardzo istotnych kwestii, która będzie poruszana, poruszana, myślę, że nieoficjalnie, że o tym się jakoś szerzej nie będzie mówiło na konferencji prasowej, to będzie właśnie kwestia Zakarpacia. Co z Zakarpaciem w przypadku. No, można powiedzieć, tutaj jakiejś jakieś formy decentralizacji Ukrainy, czy to federalizacji, czy jakichś innych przekształceń wewnątrzpolitycznych na Ukrainie. Myślę, że to będzie bardzo istotna, istotna część takiej, takiej no nie, nie chcę powiedzieć niejawnej, ale, ale nieoficjalnej rozmowy między premierem Orbanem a prezydentem. Władimirem Putinem. Jeśli chodzi o te oficjalne kwestie, które mają zostać podjęte podczas wizyty premiera Orbana w Moskwie, to kwestia umowy czy, czy rozbudowy, umowy na rozbudowę elektrowni jądrowej w Paks środkowy, w Środkowych Węgrzech. Tutaj Rosatom ma rzeczywiście pewne plany i perspektywę właśnie rozbudowy tego. Chodzi o to, aby ten projekt wszedł w studium w stadium realizacji już w pierwszej połowie tego, tego roku, a dwa nowe reaktory tej elektrowni w Pax miałyby zostać uruchomione pod koniec obecnej dekady. Według ministra Sijarto, właśnie rozbudowa tej elektrowni, dołożenie tych dwóch nowych reaktorów do czterech, do czterech już istniejących, funkcjonujących, a także dalsze inwestycje w fotowoltaikę miałyby pozwolić Węgrom osiągnąć taką samowystarczalność, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Natomiast bardzo ważne, ważny element, ważny punkt tej, tych rozmów premiera Orbana w Moskwie ma, ma także dotyczyć rozszerzenia umowy na dostawy rosyjskiego gazu na Węgry. Chodzi o to, aby zwiększyć ilości otrzymywanego surowca. Przypomnę tylko, że węgiersko-rosyjska długoterminowa umowa gazowa, która została podpisana we wrześniu 2021 roku, przewiduje, że na Węgry ma trafiać z Rosji 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Warto także podkreślić, że Węgrzy uważają, że Niemcy w kwestii Nord Stream 2 powinni postępować racjonalnie. No, Cóż to oznacza, to postępowanie racjonalne? No, myślę, że to nie trudno się domyślić. Chodzi o to, aby zapewnić płynne dostawy gazu ziemnego do, do Europy, właśnie z Rosji. I to co istotne, także tym, tym przedmiotem rozmów Wiktora Orbana z Władimirem Putinem ma być kwestia produkcji na Węgrzech rosyjskiej szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2, czyli Sputnika V. Chodzi o zbudowanie państwowego Zakładu produkcji szczepionek. Tutaj warto na, na marginesie wspomnieć, że już ponad milion obywateli Węgier właśnie wybrało Sputnika V jako właśnie taką podstawową szczepionkę na, na COVID-19. Myślę, że także warto nadmienić, że przedmiotem rozmów premiera Węgier i prezydenta Rosji ma być współpraca w dziedzinie badania kosmosu. Politycy w Budapeszcie liczą, że do połowy tej dekady, w ramach współpracy z Rosją, ma w kosmos polecieć pierwszy węgierski astronauta ma polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Reasumując, uważam, że obecna władza na Węgrzech realizuje politykę niezwykle wyrachowaną politykę elastyczną, politykę opartą na takim klasycznym rozumieniu pojęcia realpolitik. Patrząc na obecną sytuację geostrategiczną w Europie Wschodniej, stara się po prostu wykorzystać tę sytuację do zwiększenia praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie, stosując metodę nacisku na Kijów, metodę nacisku dyplomatycznego, wykorzystując członkostwo Węgier, i zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim. W mojej ocenie w najbliższym czasie dojdzie do rozmów węgiersko-rosyjskich, moim zdaniem nie tylko oficjalnych, ale także takich rozmów roboczych na temat no, różnych scenariuszy, które są możliwe na Ukrainie w kontekście właśnie obwodu Zakarpackiego. Gdyby doszło w jakiejś pers dłuższej perspektywie do federalizacji Ukrainy, no niewątpliwie tutaj Budapeszt naciskałby na zwiększenie autonomii obwodu Zakarpackiego. Myślę, że to jest jeden z tych, z tych ważnych elementów, które będą poruszane podczas rozmów, czy to oficjalnych, czy to roboczych w grupach węgiersko-rosyjskich. Myślę, że ta kwestia zaostrzenia sytuacji geostrategicznej w Europie Wschodniej podniesie po raz kolejny kwestię praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie, a także no, kwestii oczywiście autonomii dla, autonomii dla Zakarpacia. Dziękuję Państwu za uwagę.